wielu ekspertów mówi o tym, że minione czasy już też nie wrócą. Będą dla przedsiębiorców funkcjonować nowe modele biznesowe. Będą to zupełnie inne czasy. Dlatego, Wysoka Kapituło, zwracam się do Państwa z ogromnym podziękowaniem, bo te nagrody dodają nam wszystkim na pewno energii. Energii, która będzie nam potrzebna w najbliższych latach. Tak więc, jeżeli Państwo pozwolicie, to nagródźmy oklaskami tą Waszą pracę i to, co dla nas zrobiliście. Szanowni Państwo, korzystając z tego, że jestem przy mikrofonie, chciałbym również wyrazić wdzięczność naszym wszystkim bliskim, rodzinom, współpracownikom, firmom, z którymi pracujemy na co dzień. Bez nas tego by nie było, tak więc dziękujemy za wsparcie, dziękujemy za wyrozumiałość, dziękujemy za to wszystko, co dla nas robicie i chcielibyśmy, żebyście z cierpliwością podchodzili do tego, co Was czeka w przyszłości. Dziękuję bardzo. No i jeszcze chciałem złożyć jedno podziękowania wspaniałej ekipie, która od lat pod przewodnictwem pana prezesa organizuje te wspaniałe spotkania przedsiębiorców, autorytetów naukowych, nas wszystkich. Tak więc, szanowni Państwo, przedstawiciele Opolskiej Izby Gospodarczej, obsługo techniczną, no przede wszystkim panie redaktorze, panu również serdecznie dziękujemy za to, co pan dla nas robi. Dziękuję serdecznie. Na koniec jeszcze chciałem się podzielić z Państwem takim zdaniem, które właśnie tutaj usłyszałem 2 lub 3 lata temu, że razem możemy góry przenosić, samemu można pomarzyć. Tak więc życzę Wam wszystkim w nadchodzących latach wspaniałej współpracy, która na pewno przyniesie jeszcze niejednokrotny sukces. Dziękuję serdecznie.